No, mamy 18:40. Nasypałem kotkom jedzenie. Tutaj babcia je. Tutaj wesoła ciotka i Romeo. Proszę. Tutaj Gacuś podjada. Nasypałem też tam karmę. Tam kotki wiedzą. O. I też zawsze tu przychodzą. Te jeszcze pozostałości przyzwyczajenia, jak tu było mini osiedle. No i tutaj nasypałem. Tu jest Romeo, teraz tu podjada. No i kochani, wcześniej, a i zobaczcie, Zyzio przyleciał. Przyleciał Zyzio, pójdzie ze mną do pokoju, kiciulku. Proszę, przyszedł sam z bocianówki, widzicie, już tutaj przychodzi. Zyzio, pójdziemy do pokoju. Zrobimy dzisiaj pierwszą próbę, co? Zyziulek, co? Pójdziemy do pokoju? No. No, ale 10 minut wcześniej, kochani, wyłożyłem babci tutaj jednego Feliksa. No, no to było na tej deseczce. I ona jadła. Poszedłem do góry po suchą karmę, wróciłem, a tutaj zajadał kapitan Żbik. Był tutaj, koledzy tutaj na ławce siedzieli, a on tutaj se podjadał, nie bał się specjalnie. Ja przyszedłem, to powoli odszedł. No nie wiem, gdzie on teraz poleciał, ale gdzieś tutaj chyba. Teraz tak, byłem po kolacji w Ojomie, u naszego kotka, który został nazwany Fokus przez naszą osobę, internautę, która ta osoba zadeklarowała się, że pokryje wszystkie koszty leczenia tego murzynka. Dwa, jak to wstępnie techniczną nazwę mu nadałem, zaproponowała, żeby go nazwać Fokus. No mówi, że tak tajemniczo będzie. Czyli mamy Fokusika. Bo raczej o kotkach się wyrażam zdrobniale. To jakoś tak ładniej brzmi nawet. I cieplej. Także mamy Fokusika. I byłem u Fokusika w stolarni tam o Jomie. Leży sobie cały czas. Nie rusza się, jak ja tam od góry odpinam ten sufit, żeby tam jedzenie nasypać, mleka dolać. No i co zauważyłem? Mleka wypił, także trochę tylko zostało. Zjadł suchej karmy trochę. I zjadł też Feliksa. O, 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 o! Zyzio, ty, sportowcy jeden. Także widać, że się dobrze czuje. I sobie tam siedzi, nie boi się. Widać, z kuwetki też korzystał. No jutro o 18:30 przyjedzie znowu weterynarz pan Wacław, to go znowu zaszczepi. No i mamy nadzieję, że się wykuruje. Jak się już wykuruje, to go wstawię w kojcu. O, Julcia była w pokoju. Spała przed chwilą na moim łóżku. Boże, jak te koty, jak ja jestem w pokoju, to one są w pokoju, ale jak wychodzę z pokoju nawet do łazienki, to idzie za mną. Choćby nie wiadomo, jak wydawało się, że śpi. Tak się boję, jakbym miał je zostawić. Tam Zesik. Bierz pana Olka, bierz go, bierz go. Zobacz pan, panie Olku. Ten mały. Przyleciał tutaj. Ja go do pokoju będę chciał przyzwyczajać.
na miejsce Maćka. Zyzio, kicia. O, zobacz pan, Jolku, zobacz pan. Na drzewo. Dobra. Uważaj pan, kurde, molek, bo nogi połamie. Nogi połamie. Szybki bil. No, niech on wyczuje, co tu jest za płotem. Jakie tam są skarby u pana. Zaraz panu tam użyźni glebę. Ale tam ma pan cegły teraz, nie? O, cegły i kamulce. Panie Olku, ależ pan tam zrobił. Te koty musiały mieć egzoszkielety, żeby tam teraz się załatwić. Odwalić te kamienie wielkie, kamulce. No, poleciał. Poleciał. No, Julcia tutaj siedzi. Kiciulka. A. Tak, kicia. No, już nie pamiętam, czy mówiłem, bo w komentarzu to napisałem. To już mi się myli, czy mówiłem, czy pisałem. Ale Lusię zaadoptował kolega z oddziału 5. Pan Heniu. Pan Heniu wziął Lusię do pokoju swojego, o, to z tego oddziału. Wziął do pokoju, no i przechrzcił ją. Imię podobno dał jej Luna. No i teraz nie wiadomo, jak to tam będzie się sprawować. Czy ona będzie wychodziła na zewnątrz, czy nie? Przecież ona... Och, jaki! Ona lubiła zawsze na zewnątrz. Wolność. Dla tej wolności to dwa razy uciekła. Podobno od tego właściciela, jeżeli to rzekomo u nich tam była. Za pierwszym razem pan Tadziu ją odniósł, ale ona na drugi dzień już się pojawiła tu. A, czyli dała dyla, wiedziała, gdzie uciekać. O, tam chyba. Tam chyba jest ten. Piątek. Ach, chorwa, strasznie miła. Piątek! Kicia! Chodź, Piątek! Chodź, kiciulku! Idzie. Piątek, kicia, chodź! Idzie. Piątek. To jest kotek pana Tadzia, którego ulubionym zajęciem jest gonitwa za Romeo. Wyścig na dochodzenie. Tylko że Romeo to jest pantera. To jest kot wyścigowy. O, zobaczcie. Przyszedł kapitan Żbik. Widzicie? O, dlatego jak się nasypie w kilku miejscach. O, jaki poważny. Zobaczcie, jakie on ma spojrzenie. Jezus Maria, jak Maciek. Takie myślące. Widzicie? O. No, dlatego w kilku miejscach nasypie i zawsze sobie kotki znajdą. No. O, a tutaj za mną idzie kolega, który miał być moim następcą i niestety nie sprawdził się. Deklarował, że będzie moim następcą, a nie jest. No i teraz ucieka. Nie ucieka, bo i tak cię poznałem, że to ty. No. A Piąteczek idzie sobie tam. Piątek! Kicia! Piątek! Chodź, kiciulku! Chodź do naszych kotków! Chodź, Piątek! Piątek, to mówiłem, on ma taki biały kołnierz, jak rektorzy uczelni.
z gronostaja. Ale ma taki biały. To nie jest koloratka, bo koloratka to tylko pod brodą. On ma dookoła. Piątuś! Kiciulku, chodź! Chodź, Romeo tu jest, poganiasz go. Nie przyjdzie. A tam kolega, Marek na wózku, nasz rekordzista w ilości promili 5,8. Kochani, on ma taką metodę, że zajada później cukierki miętowe, przez co go nie wyczuwają. No i była taka sytuacja, że te 5,8 promila go zmogło na środku drogi. I tak go znaleźli ludzie, wezwali policję, policja pogotowie, no wiadomo, z DPS-u doszli do wniosku, że jakiś chyba zawał i go do szpitala pogotowie zawiozło. W szpitalu zrobili mu wszystkie badania. Telefon był pilny do pani kierownik. Wasz mieszkaniec w stanie ciężkim, nie wiadomo czy przeżyje. Jest. Zrobili tomografię, nie ma udaru. Porobili badania wątroby, tam wszystko i tak dalej. Wszystko w porządku. No i na koniec zrobili badanie krwi. I wyszło 5,8 promila. Byli tak zaskoczeni. Ja już nie mówię, co to za lekarze, że nie wyczuli, że pijany. Dopiero na ostatnie badanie, badanie krwi na alkohol. No i w ten czas szybko telefon, przyjeżdżajcie, zabierajcie waszego mieszkańca. Taka historia. O, ciotka Romea zaatakowała. No. Po 2 tygodniach sytuacja się powtórzyła. Znowu na środku drogi. Zabrali na pogotowie do szpitala na Ujomie, a tam od razu zrobili badanie grupy krwi. Tego krwi na alkohol. 4,7. Od razu telefon, zabierajcie go. Także już go poznali. Nauczyli się. Także kochani, no widzicie? Jak to jest? Jaka ta nasza służba zdrowia? Faceta zbadali. Co najciekawsze, stwierdzili, że ma bardzo dobre wyniki. Wszelkie wyniki, wątroby i tak dalej. Ma jak jakiś lekarze powiedzieli, jak 18-latek. Ale przecież on jest nałogowy alkoholik. On pije. On cały czas pije. On twierdzi, że go nigdy głowa nie bolała. Dzisiaj się chwalił, że wczoraj litr wypił. No i dzisiaj poprawiał. No nie wiem, co Bozia komu dała. Ale jemu coś dała. To jest jakby robot do picia alkoholu. No. Cholesterolu nie ma. Okaz zdrowia. Podobne. No trzeba powiedzieć, że on kiedyś uprawiał to chyba się hipicwo, hipikę, czy jak tam, no w każdym razie jazda na koniach przez przeszkody, parkury. I był bardzo dobry. Znał między innymi Bobaka i tych innych, Kowalczyka. No i gdyby nie alkohol, to miał szansę zostać dobrym zawodnikiem. No Wielice. To na Wielice nad Morzem Zatrzebiatowym. No ale niestety. To hobby było silniejsze niż konie. W ogóle inteligentny chłopak. Bystry. Wesoły. Potrafi barwnie opowiadać. Boki się zrywa, jak już rozmawiał z dyrektorem. Do dyrektora się zwraca dyrektorku. No, wesoły. Wesoły facet. A tu zobaczcie, kto tu mi wskoczył.
Olcia mi skoczyła. O. Lolinka, kicia. A gdzie nasz mikrus poleciał? Miałem go wziąć do pokoju. No, gdzieś mi uciekł. Ja tu gadu, a chłop śliwki rwie. O, brat z siostrą. Idziecie, usiedli sobie. Brat z siostrą. I czekają na mnie. Będę szedł do pokoju, to pójdą ze mną. Przez korytarz. Chyba, że było więcej ludzi na korytarzu, to Romeo się będzie bał. Julcia się nie boi. I Romeo w ten czas przez piwnicę idzie do mnie. No, o, jest. O, mały kotek. Która bierze z pań? Ja mam pelusza. Na przekąskę dla fanty? Ach, do widzenia. Dobranoc. Dwie opiekunki ze zmiany rannej. I tutaj następne dwie opiekunki i pokojowa ta w środkowym po lewej. No tam z kolei personel z oddziału 5 schodzi ze zmiany dziennej. Godzina 19 to jest zmiana. A, proszę, artysta. Artysta poleciał. Aj, ten zjedziot. On już po prostu powoli tu się przysposabia do pokoju. Żeby iść. A, jak się bawi, zjedzia, kiciolko. Proszę. Tak tu kiedyś śpało, chore było tego. Zastrzyki dostał 4 razy po 4, czyli 16 zastrzyków karg dostał w przeciągu tygodnia. I proszę, postawiło go na nogi, że teraz fryga lata, biega, rozrabia i przyszedł tutaj. Nie przyleciał za mną od razu, ze mną nie szedł. Ja tu przyszedłem, byłem w pokoju, dopiero zszedłem i on przyleciał. Czyli już tutaj, do ludzi. Czyli jakby nie patrzył, koty są istotami. O! Słuchaj, ciotka się z nim zabawi. I co? A ciotka. No. I co, najadł się nasz kapitan Żbik? Najadł się. Poleciał. Gdzie poleciał? Co, on do piwnicy chce iść? A nie, tutaj. Żbik czy Chińczyk? Nie, to chyba drugi kot. To chyba Chińczyk jest. A tam był kapitan Żbik. No takie. Ja się zakręciłem. I ja mu się przyjrzę. Oczy. Choroba. Zaraz wrócę, zobaczymy. Ale chyba to był Chińczyk, a kapitan Żbik chyba tam jadł. Albo jeszcze je, bo jadł. Zaraz zobaczymy. Oczywiście. Ciotka tu siedzi. Julcia tutaj. Julinko. O. A kapitan Żbik je tutaj nadal. O. Widzicie? Czyli kapitan Żbik jest. No. Czyli tamten był Chińczyk. A tutaj co? Ciotka zaatakowała Zyzia i on tak prychnął? Ciotka, co ty? Zaatakowałaś Zyzia? Zyzio zjeżył się. Zjeżył się Zyzio.
I kto kogo zaatakuje? O, Zyziu zaczepia. Zobaczcie, zaczepia ciotkę. Kumpele znalazł sobie do zabawy. A ciotka szogonem macha. No, ciotka, dawaj. Ciotka, dawaj. Aż język wyciągnęła. Z tego wszystkiego. Zobacz, czerwony. No. No, ciotka. No co? Młody chce się bawić. Zabawiaj go. Jesteś ciotką. Zyziulek, kiciulek. Chodź, niuniuś. A, agonek w górę, antenka. Antenka wifi. Ale się dałeś nabrać. Aż mu się stanęła. Aż mu się stanęła. No. No. I co? O, zaraz. Który to przyszedł? To kapitan Żbik. Chyba tak. A nasz korzysta idzie. Pojechał wózkiem. A tutaj Gacuś. I chyba na tym zakończymy, nie Gacuś? Filmik. No, kochani.